Znaleźliście Kloa i resztę? Nie, dopiero dotarliśmy. Imperium Hydry. Wszystko, co nie tak z galaktyką, znajdziecie właśnie tutaj. Lepiej się nie wychylać. Nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Mogą istnieć miriady portali łączących punkty czasoprzestrzeni. Poszukajmy powrotnego na Manhattan! Trzeba śpieszyć za Kloem i znaleźć Vibranium. Kang musi go potrzebować. Hej! To Klo! Pantera, Star-Lord i ja udamy się na ten statek. Reszta powinna wracać, jeśli się da. No dobra, to lećmy tam i dorwijmy frajera. Łatwo ci to mówić. Nie każdy ma plecak odrzutowy. To fakt, ale zawsze można wezwać Queen Jetta. O ile tutaj to też działa. No to co tym razem? Raz, dwa, trzy. Kang przez stronę patrzy. Tak, właśnie na ciebie. Prosimy zdeponować Vibranium w module depozytowym Vibranium. Prosimy zdeponować Vibranium w module depozytowym Vibranium. Tak, tak, przez tych natrętnych Avengers jest go mniej niż planowaliśmy. A teraz otwieraj! Trzeba nieco przyspieszyć następną fazę naszego planu. No to co tym razem? Niewystarczająca ilość Vibranium w module. Mechanizm drzwi nieaktywny. W przypadku zagubienia próbek Vibranium, powiedz tak, aby włączyć protokół poszukiwawczy. W innym wypadku powiedz nie i oczekuj reprymendy przełożonego. W pobliżu wykryto próbki Vibranium. Zalecane działanie, poszukiwanie na poziomie gruntu. W razie potrzeby, z drobnym grzebieniem. Czyli drzwi się nie otworzą, póki będzie za mało Vibranium. Co za pomysł! Nie potrzeba go wiele. W okolicy powinniśmy znaleźć wystarczająco dużo okruchów. Na ulicach chyba leżało trochę porzuconych bryłek Vibranium. Jeśli zbierzemy dość dużo, to może przejdziemy. Przyznam, że nie planowałem dziś biegać z miotłą dla Hydry. Thank you.
Zbieranie tych wszystkich śmieci? Trochę jak prace społeczne, nie? System przechodzi w tryb uśpienia. Nie są to wskazówki czy podpowiedzi, ale... No cóż, pośpiesz się. Skanowanie depozytu Vibranium. Depozyt zaakceptowany. Drzwi aktywowane. Heil Hydra. I jesteśmy! Posyp najlepszego Vibranium, Klo. Masz gości. Heil Hydra, he? No ale może teraz w końcu złapiemy Kloa. Prędko! Wejdźmy do środka, zanim się zorientują, że coś jest nie tak. Kiedy już się zdawało, że nie może być dziwniej, biorąc pod uwagę rycerskie włości i dżungle jako nasze nowe sąsiedztwo, mogę wyjawić informację o nowym, mrocznym zakątku Chronopolis. To spaczona totalitarna, rządzona przez Hydrę wersja naszego drogiego Manhattanu. Jak i kiedy do tego doszło, trudno rzec. Ale J. Jonah Jameson wie, że to zgniłe wielkie jabłko pod wodzą Hydry wspiera Kanga. Kolaborantów spotka jednak bolesna lekcja patriotyzmu od rdzennego Nowojorczyka, który należy też do Avengers. Kapitana Ameryki. Wraz z Czarną Panterą depcze on po piętach Klołowi i skradzionemu wakanskiemu Vibranium, prąc po odpowiedzi ku sterowcowi Hydry. Hydra wciąż używa sterowców? Ta, balony są takie złowieszcze. Nie myślałem, że skończę na posadzie w totalitarnym reżimie. Życie potrafi rozbawić. Ta, ale nie jest tak źle. Na przykład to logo jest całkiem spoko. Całkiem spoko, ano. Ale chyba powinno mieć 8 macek, skoro to ośmiornica. Hej, wiesz co? Masz rację. Nie myślałem o tym. Klo musi tu gdzieś być. A z nim Vibranium. Kapitan Ameryka, jak miło cię gościć. Tu, w cudownym świecie Hydry, już nie istniejesz. Ale przez knowania Kanga znów muszę znosić twoje pasiasto gwiaździste nonsensy. Użyczasz Klołowi pomocnej dłoni? Dowcipkujesz doskonale. Wkrótce będziesz się uśmiechał długą stroną twarzy. Alarm! Intruzi w dolnym sektorze 5A. Heil Hydra! Chyba komuś tu jest śpieszno na bolesną lekcję. Szkoda, że nie potrafię tego użyć, no ale dlatego przecież właśnie działamy w drużynie. A, jesteście! Spodziewałem się was! Ta, bo uwierzę. Odpuść ten szpan! Okej. Może faktycznie się spodziewał. Być może zdołamy wykorzystać lasery Kloa. Droga wolna! Szybko! Za nim!
najwyraźniej nasza ścieżka jest ponownie zablokowana. Muszę przyznać, ci goście z Hydry potrafią budować niezłe barykady z losowych śmieci. Skupcie się, znajdźmy coś, co pomoże nam się przedostać. Agenci Hydry, oto wasza szansa. Atakować! Atakować! Celny rzut moją tarczą sprowadzi je na dół. Rzut, kapitanie Rogers. Dziękuję. Super! Wzmacniacz grawitacyjny! No to jazda! Powinienem był was chyba na ten temat uprzedzić. Sorki. Jakże ja chyba widzę panel kontrolny bramy na platformie powyżej. Zgadza się. Podrzucić cię? Tak. Dziękuję, kapitanie. Przydałby mi się teraz superbohater. Sądzę, że mogę tu służyć. No dobrze, przygotujcie się. Chloe jest niedaleko. Zapłaci za swą dwulicowość. Dlaczego nagle mam takie bardzo złe przeczucie? Daleko dotarliście, lecz to koniec! Unicestwię was! Zaniechaj, Chloe! Tylko dodatkowo pogarszasz swoją sytuację. O, tak sądzisz, T'Challo? Jeszcze zobaczymy. Uwaga, agenci! Przysłać więcej sił do wsparcia Chloe'a! Więcej, mówię! Thank you.
gracie mi na nerwach, głupcy! Zaczynam was już mieć dosyć! O-o! Musimy uważać! Musimy posadzić tę ptaszynę, zanim przetworzą resztę wibranium. Baron Zimo. Jakiś kolejny kolega? Można tak powiedzieć. Pantero, Klo jest twój. My się zajmiemy tym. Rozumiem. Zimo! Kapitanie Ameryko! Wiele minęło! Kang mówił, że zatęsknisz! Czyżby? Rakietowy, to jest to! Masz spadochron? Dobrze! To wiesz, jak się tym lata? Tak, jak najbardziej! Zimo jest tuż, tuż! Widzę go! Star-Lordzie, zestrzel te pociski! Spoko! Kolejni niepokorni, co? Tak dalej.
niemożliwe! Już prawie koniec. Nie zauważyliście moich maluchów, prawda? A oni skąd się znowu wzięli? Ładny ostrzał. Ładny chaos. Pozdrowienia, przyjaciele. Miss Marvel wyłożyła nam sytuację. Kapitan Marvel i ja ruszymy za Kangiem. Zgoda. A potem zbiórka w siedzibie Avengers. Ty przodem. Ależ nie. Ty idź. Ona przodem.